Dzień dobry moi drodzy. Jesteśmy po raz kolejny w Brzuzie na startowisku. Dzisiaj moim celem są chmury. Zobaczymy, czy to się uda. Chmury są na około 1000 metrach. Zobaczymy, czy nie odejdą, zanim tam do nich się doczłapie. Praktycznie sprzęt już rozłożony. Skrzydło już rozłożone. Czeka do podczepienia. Napęd jest również naszykowany, rozgrzany. Także zakładam ponownie kask, zapinam się, no i w górę. Jestem w powietrzu, aktualnie 250 metrów nad gruntem. 1,5 wznoszenie delikatnie, nie ma co silnika nadwyrężać. No i aktualnie mam 560 metrów, zgłosiłem do 1400 i tak jak wam obiecałem, szykuję się nad chmury. Jest środa, 12 dzień kwietnia, dzień lotny, jutro też zapowiada się po południu kolejny. Piękne promienie słońca wychodzące z chmur. Termiki w ogóle nie ma na czym się podeprzeć. 1000 metrów, 1006 metrów nad gruntem. A w dole Wólka Brzuska, Radomka, w oddali Ursynów, Cecylówka Brzuska, Marianów. Chciałbym wam bardzo pokazać dzisiejsze chmury. Dobra, jestem nad chmurami. Udało się wejść. Zupełnie inny świat, co? Tak jak mówiłem, 1010 metrów było, jak wszedłem nad chmury. No cudo. To są właśnie widoki, które te tygryski lubią najbardziej. Chmury nie są za bardzo wypiętrzone, ale są. Czyż nie jest pięknie? One wyglądają jakby tutaj znad Głowaczowa wznosiły się w kierunku Warszawy. A ja jakbym był u podstawy chmur i musiał cały czas się wznosić. 1200 metrów. Pokażę wam jeszcze tak zwane halo, efekt świetlny, który można zaobserwować na trawie lub też właśnie między innymi w chmurach. Nie każdy jeszcze oglądał moje poprzednie filmy. Być może jesteście na moim kanale Skrzydła Mazowsza po raz pierwszy i macie możliwość oglądania chmur. Możecie zobaczyć, że da się chodzić po chmurach. Spójrzcie na to, pięknie. Nie wyjeżdżając w góry, jestem w górach. Metrów i wyżej nie będę wchodził z uwagi na to, że zgłosiłem do 1400, a tego wyżej już jest strefa TMA warszawskiego, gdzie samoloty podchodzą do Okęcia do lądowania. No teraz wam mogę pokazać z góry, jak wyglądają chmury. Cudownie! Dobra, wychodzę z chmur, lecę jeszcze sobie nad Głowaczów, potem do Brzuzy, mam 45 minut w powietrzu. Musiałem trochę odlecieć od Brzuzy, żeby dopaść chmur, ale opłaciło się, ponieważ inne możliwości nie było. Chmury z nad Brzuzy uciekły. Po mojej prawej stronie w dole miejska Dąbrowa, po mojej lewej miejscowość Wieś Lipa.
Tutaj pod chmurami zaczyna już delikatnie rzucać. A spójrzcie, pod chmurami ciemno. Schodzę, jestem już na 800 metrach, a cały czas w inwersji. A w drodze powrotnej przelatuję nad Głowaczowem, a ściślej mówiąc po południowo-zachodniej stronie Głowaczowa. Tak zwanym południowo-zachodnim trawersem. No, już coraz więcej widać i trochę się przejaśniło. Dobra, godzinę w powietrzu, idę do lądowania. Jutro będzie chwila pogody, to też przyjadę polatać. No i moi drodzy, nad startowiskiem Bocian. Piękne okoliczności przyrody, zachód słońca 12 kwietnia 2023 roku. Wróciłem po godzinnej przejażdżce nad chmury. Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się dzisiaj je dopaść. A między innymi z uwagi na to, że Wam również obiecałem te chmury. No i są. Także serdecznie zapraszam do kolejnych filmów. Oglądajcie, subskrybujcie, zaznaczcie dzwoneczek, bo niektórzy z Was mi mówią, że nowe filmy nie docierają do Was, nie widzicie ich. Dlatego obok napisu subskrybuj jest taki dzwoneczek i zobaczycie obok dzwoneczka takie małe dwie kreseczki, które będą oznaczały, że dzwoneczek jest włączony i będziecie otrzymywać powiadomienia. Także trzymajcie się i do następnego. Hey!